Z jakimi trudnościami dzisiaj debiutujący muzycy, wokaliści spotykają się na swojej ścieżce? Jak wygląda ten rynek muzyczny w Polsce? To jest bardzo rozległe pytanie. Tak. I bardzo trudne, wbrew pozorom. Myślę, że w przypadku takich zespołów jak my, które zaczynały, wzięły się znikąd i zaczynały totalnie od zera, nie z żadnego programu telewizyjnego czy tego typu sytuacji, to na pewno, nie wiem czy to jest trudność, ale potrzeba dużo samozaparcia i konsekwencji, żeby powoli tą grupę swoją docelową rozwijać i bardzo szukać nowych zespołów. Bardzo dużo świetnych zespołów, świetnych wokalistów i trzeba bardzo długo czasami szukać, żeby znaleźć coś, co będzie wyjątkowe i co będzie cię charakteryzowało, żeby się wyróżnić, bo wbrew pozorom polski rynek muzyczny jest naprawdę duży. Tak. I zwłaszcza młode zespoły, są młode fale, młode generacje zespołów, które naprawdę są na wysokim poziomie. Gdzie szukać? Gdzie szukać? Internecie. W internecie. Wydaje mi się, że tak, że platforma internetowa jest teraz taką dominującą wśród młodzieży i faktycznie tam na portalach streamingowych, na różnych blogach, fanpage'ach są pasjonaci, którzy prowadzą to i potrafią znaleźć mniejsze zespoły, ale może właśnie w twoim stylu.